Siemanko, dzisiaj zagramy w UFC. Koniecznie subskrybujcie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to koniecznie zasubskrybuj. Niech się tylko załaduje i zaczynajmy. No to lecimy. I teraz po prostu polecimy do skrzynki i zakończymy ten odcinek. Bo... no. I lecimy z tym. Ulepszymy później trochę boksera, bo jest coraz słabszy, więc coraz słabszy. Znaczy oni coraz mocniejsi są, więc tak można powiedzieć, że mój jest coraz słabszy, trochę ściszę. W ogóle ściszę, o, to będzie chyba najlepiej. I po prostu grajmy. Ładnie. Ale dostaję. I pyk. Dobrze jest. Nie mogę tego zmarnować. Aj! Te kopnięcie musiałem zmarnować, serio. Dobra, to musimy... miss. Dobra, następny miss. Nie chcę go po prostu na parter brać, bo to jest bez sensu. Po prostu go skatujemy na stojaka. Ohoho, ładny prostak. Pyk, nóżka. Wow, ziomuś. Kopniętko. Dobra, jest ładnie. Pyk. Dobra, już chyba po gościu będzie po tym kopnięciu. No i przepiękne kopnięcie. Przepiękne. No i tak to właśnie knockout. No to co, lecimy dalej. Ulepszymy go oczywiście sobie, żeby po prostu przedłużyć ten odcinek. No co, lecimy z tym. Dobra. Okej. Mam 17 tysięcy, to naprawdę będzie tyle skrzynek, że normalnie będzie szok. Trochę nam to zajdzie. Więc po prostu lecimy. Tyk. Raz. Druga skrzyneczka. Trzecia. Czwarta. Piąta, szósta, siódma. I właśnie 8 tylko skrzynek było, więc po prostu zaczniemy go ulepszać. Jest tego naprawdę milion. Zobaczymy, ile będzie tych pasków. I jeden pasek. Drugi pasek. Trzeci pasek. Myślałem, że będzie przynajmniej 5 pasków, bo było 8 skrzynek. To naprawdę dużo było. No ale szkoda, no niestety. Tu słabo jest. No dobra. Niech już tak będzie. Teraz tu. Okej, no to tu też słabo jest strasznie. Myślałem, że będzie tego więcej. No tutaj przynajmniej jest trochę. No ale dalej jesteśmy na 3000. No ale mam nadzieję, że dam radę dojść do skrzynki. I tak już to jest niedaleko. No 6000 ma. Dobrze, że go ulepszyłem, bo wątpię, że bym go pokonał. Znając życie, bym go nie pokonał, gdybym go nie ulepszył. No to po prostu z nim lecimy. Ładnie dostał. Pyk. Co za ciosy. Dobra, jest następny w brzuch. Pyk w pępek. Dobra, którą tutaj wybrać? Dobra, to wybierzemy. I hop. Pyk. 646. Dobra. Czemu nie ma tych trójkątów? Ja się po prostu pytam. Przecież te trójkąty są najlepsze, a ich w ogóle tutaj nie ma. To jest naprawdę dziwne. Ultra dziwne. Zdecydowanie dziwne. Bardzo dziwne. No po prostu to jest dziwne. To tak nie powinno być, że nie ma trójkącików. Powinny być trójkąciki. A szkoda, że nie ma trójkącików. Dobra, lecimy z nim.
Dobra, w końcu zlazł. Teraz mogę się z nim bardziej rozprawić. Ładny ciosek dostałem. Oj, coś się zacina, coś się zacina. Oj, 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 oj. No i to chyba będzie ostateczny cios. No, szkoda, że tak się zacięło, ale knockout. Tutaj mamy. Położył się na matę. Wstanie czy nie? Znaczy nie pokazali, czy wstał, czy nie. Ale czasami pokazują, czy wstał. No ale zapewne wstał, bo to akurat nie jest zgon, tylko po prostu knockout fizyczny. Kontynuuj. No, już jesteśmy 70 level. Naprawdę ogień. A zobaczymy, jaki level będzie w 71. Okej, 6600 to nie jest aż tak dużo, moim zdaniem. Na parterze, znaczy na parter go nawet chyba nie będę go kładł, bo to chyba nie będzie miało sensu. Lepiej od razu na stojaka i go rozwalić. Nie wiem dlaczego, ale mam internet włączony, a mi tak lami, że to szok. 3 godziny później. Dobra, załadowało mi się. I lecimy z tym. Okej. Haha, dostał. Kurczę, ja też dostałem. To było nie fair. Pyk. Ej, no prawie prosty się szykował, a on to zepsuł. Jak on śmiał w ogóle mi zepsuć takie przepiękny prosty. No serio, kiedy on już jest ogłuszony, to dopiero ten. No to jest niesprawiedliwe. Okej, takim kopnięciem go od razu paraliżuje jakby. Okej, ładny cios. Przeponę, tak mi się wydaje, że w przeponę dostał. I takim właśnie akcentem zrobił się knockout. Jest moc, jest moc. Kontynuuj. I 71. Dobra, mamy to, mamy. I też go na stojaka rozwalimy, nie ma sensu. Go nokautować na parterze, ale fajne takie złote tu jest, takie no. Fajne, fajne. Łe! Ja ze swoim gram. Zauważyliście to? Ja też mam takiego boksera. Okej, ale przynajmniej znam wszystkie jego ciosy. Żal. Pyk, przepiękne kopnięcie. Okej. Nie wiem dlaczego, ale on jest wyższy ode mnie. Aj, kopniątko dostał, kopniątko. No, ze swoim bokserem gram. No, jakim to cudem doszło, że ja ze swoim bokserem gram. To był mocny cios, więc dobrze, że się odchyliłem. Znam wszystkie jego prawie mocne ciosy, więc na szczęście mnie może nie uderzyć tym ciosem. Chociaż może się to zdarzyć. On nie ma w ogóle kopnięć, tylko są proste albo coś. No, jednak. O, dobra, ładnie, ładnie. I pyk, kopniątko. No, kiedy on się ogłusza, bo coś go zaboli, no przecież to. Okej, ten cios pamiętam. No weź, człowieku. No weź się ogarnij, zostaw mojego boksera. Chodź tu na parter, koniec tego. Koniec tego dobrego, człowieku. Przecież ty chciałeś mnie rozwalić. Koniec będzie po tobie. No niestety, ale chyba tylko z jedną gwiazdką przetrwamy. Niestety. No ale przynajmniej zejdzie. Knockout będzie za chwilę. 3, 2, 1 i 0. Jeszcze otworzymy skrzyneczkę. A no właśnie, mieliśmy otworzyć jeszcze skrzynkę. I tym przepięknym akcentem, bardzo przepięknym,
zakończamy odcinek. Więc trzymajcie się i cześć!